Pomorski Związek Żeglarski po raz szósty organizuje już akcję Pomorze na Morze. Jest to akcja adresowana do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych z całego Pomorza, ale również i z Polski. Dzięki tej akcji młodzież swoje wędrówki, wycieczki wzbogaca o kolejne atrakcyjne miejsce, jakim jest Zatoka Gdańska. Znajdujemy się w tej chwili na pokładzie żaglowca Zawisza Czarny. Jest to żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego. Jego odmienność polega chyba przede wszystkim na tym, na tej długiej tradycji harcerskiej, wychowania, pracy z młodzieżą. W ramach programu Pomorze na Morze pokazywaliśmy dzieciakom Zawisze Czarnego od środka, od zewnątrz. Uczyliśmy się, jak co na tym naszym statku się nazywa. Pokazywaliśmy im, jak załoga żyje, gdzie mieszka, co robi. Najbardziej się chyba podobało, jak mój kolega Konrad sterował, a ja z moim kolegą Tymkiem, my mówiliśmy mu, gdzie jechać, na jaki kurs, na prawo czy na lewo. Na pewno zapamiętam, jak oni rozkładali żagle i pomieszczenia wszystkie. Widać po ich twarzach, że są bardzo zadowoleni z tego, co tutaj się właśnie przeżyli i bardzo lubią tego typu właśnie zajęcia. Pomysł narodził się właściwie z takiej chęci, żeby ci też poznały też troszkę inny sposób spędzania czasu, troszkę inny sposób jakby przygody z wodą.